Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc swojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos jego tego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziesiątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu zbawcy moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił z dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swym miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A może wiecie, spróbujmy może tak. Może spróbujmy tak. Podają się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i płac. Podają się za mądrych, stali się głupimi. I tak dalej. Słyszeliście, to było nie tak dawno, przed chwilą czytałem. A my dzisiaj mamy mówić o grzechu. Jest ktoś z Was tu w kaplicy, kto by chciał wytłumaczyć grzech, istotę grzechu? Czy w ogóle dzisiaj jest ktoś, kto próbuje w ogóle mówić o grzechu? A w ogóle wierzycie w taką sytuację, że jest grzech? Wszystko można wytłumaczyć. Ktoś zabija człowieka i go się pięknie tłumaczy. Tłumaczy się to na zasadzie emocji, uczuć. Często jakieś zachwiania psychiczne. Tłumaczy się go, że nie mógł inaczej. Ja mówię o morderstwie. Ja nie mówię o tym, że ktoś jedzie samochodem, coś się psuje, coś nie tak, ale było niby wszystko dobrze. No i nagle jest grzech. To znaczy jest wypadek. Nawet zabija ludzi. Ja mówię o perfidnym złu. Przemyślanym i wykonanym. No i jeszcze raz to samo pytanie. Kto z Was jest w stanie wytłumaczyć istotę grzechu? Ja nie mówię o skutkach grzechu. Bo ja w oberwie, że od kogoś pogębię, jeśli złamie nos, wywali szczękę i wszystkie zęby przestawi na zewnątrz, no to powie, że to jest pobicie, zmaltretowanie, wykończenie. Że ten ktoś jest tam chamski, głupi, zły, bandzior, bandyta i tak dalej. Ja się cały czas pytam o istotę grzechu. Nie o skutki. To jest skutek tego, co albo kim ten człowiek jest. Słuchajcie, święty Paweł, w liście do Rzymian, to jest rozdział 3, pisze tak. Bo nie ma to różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są
chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dlatego, że wszyscy zgrzeszyli, ten sam Paweł w tym samym liście, w rozdziale 6, będzie mówił jeszcze mocniej. Karą za grzechy jest śmierć. Połączmy te dwie sytuacje. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Karą za grzechy jest śmierć. I do tego jeszcze to, co było w tym czytaniu o tych głupich, co zamienili chwałę Boga, co wybrali inne wartości. Może te dwa teksty, wszyscy zgrzeszyli, karą za grzechy jest śmierć. Głupi wybrali inną chwałę, nie chwałę Boga. Może teraz spróbujecie odpowiedzieć na pytanie, co to jest grzech. Zgoda. W takim razie, jeżeli nie odpowiadacie na to pytanie, może nie chcecie, to mi odpowiedzcie, dlaczego wtedy sobie drwicie z grzechu. Śmiejecie się z niego. Nie wierzycie w grzech. Nie przyjmujecie w ogóle pojęcia grzech. Uważają, że to jest stare, niemodne, nie dzisiejsze i właściwie nikomu niepotrzebne. Słuchajcie, istotą grzechu jest to, nie mogę się spotkać z Bogiem. Została skopana miłość, więź między Bogiem a człowiekiem. Istotą grzechu jest to, przestałem być dzieckiem Boga. Przestałem się w ogóle liczyć. Nie mam je. Istotą grzechu nie jest to, co zrobiłem. I nie jest skutek zewnętrzny. Jaka krzywda? Kogo dosięgła? Istotą grzechu jest krzywda moja własna. Ja zerwałem kontakt z Bogiem. Ja z Bogiem się już nie mogę spotkać. Nie mam najmniejszych szans spotkania się z Bogiem. Grzech zerwał moją więź z Bogiem. Dokładnie. To tak jak w straszliwy sposób przerywa się życie dziecka w łonie matki. To jest właśnie grzech. Przynosi pełną śmierć. I wiecie co, to jest chyba powodem, że dzisiaj świat nie chce mówić o grzechu. Usprawiedliwia grzech. Bo co usprawiedliwia? Nie usprawiedliwia grzechu jako takiego. Aniołki, usprawiedliwia sytuacje grzeszne. Przypomnijcie sobie, tak szybciutko, przypowieść, którą Jezus mówi o siewcy. No wychodzi rolnik i sieje zboże. Jedno gdzieś tam spada na drogę, drugie spada na niezłą ziemię, no ale krzaki i głusze zagłuszają. Trzecie spada na jakąś dobrą glebę i ono się rozwija, daje plon. Zauważcie, diabeł nigdy nie zaatakował Słowa Bożego. Nie zaatakował ani razy ziarna. Popatrzcie się wyobrazić. Ziarno dalej było. Słowo Boże jest. A szatan robi wszystko, żeby ono się nie rozwinęło. Albo tak stwardnieje, tak ogłupić serce człowieka, że ono jest kamieniem, ziarno tam nie rośnie. Albo pozwala jakoś tam urosnąć, ale potem zaczyna mówić, zobacz, to. Dlaczego ci mówię, że ci nie wolno? Wolno. Dlaczego tego cię zabrania? To by wolno. Chcesz być szczęśliwym człowiekiem, masz do tego prawo. Ziarno Boże wydaje maleńki plon, jest zagłuszone całkowitą rzeczywistością. Ziarno rzucone na drogę jest zadeptane. Krzykiem, wrzaskiem. Nie może się rozwinąć, ale ono ciągle jest. I zauważcie, grzech nie jest bezpośrednim atakowaniem Boga. Szatan jest za mądry, za inteligentny, by atakował Boga. Grzech jest ustawieniem człowieka tak, by wykreślił Boga ze swojego życia. Ewentualnie, żeby Boga postawił
na jakimś tam kolejnym etapie, czy na kolejnym stopniu, nigdy nie na pierwszym. I tu jest istota grzechu. I ta istota grzechu powie tak, nie słuchaj, usprawiedliwiaj, nie denerwuj się złem, wszystko ci wolno. Proszę bardzo, kilka dni temu czytam elegancko w gazecie, w Holandii nie wolno, już chyba od teraz, czy nawet niedługo, od pierwszego któregoś miesiąca, nie wolno w żadnej knajpie, w żadnej kawiarni nigdzie palić. Wszystkie wakarsy wolno. Ale wolno kardynała poprosić o marychę i przynieść. Marihuanę wolno palić. Bo to jest tak zwane leki narkotyk. Nie jest to grzech? Nie zabijaj? Dobrze. My ci nawet w tym pomożemy, żebyś nie zabijał się nikotyną. Ale my ci przyniesiemy narkotyk. Słowo Boże, nie zabijaj, jest nieruszone. Okoliczność, zabij się. Wykończ się. Aniołki, gdy dzisiaj mówimy o grzechu, to grzech nas zerwał nam kontakt z Bogiem, odsunął nas od Boga, powiedział już, ty z Bogiem nie masz nic wspólnego, bierzesz swój los, swoje życie w swoje łapy, a wieczność też, a twoje życie po epizodzie śmierci też, bierzesz swoje łapy, od ciebie tylko zależy, jakoś tak, ale tempo już nie. Jakoś ty wybierzesz to na ziemi, piekło, niebo. Aniołki, dzisiejszy dzień jest ważny. Chodziłoby o to, byśmy wspólnie, razem, dokładnie przefiltrowali swoje życie, dokładnie. Dokładnie sobie odpowiedzieli na pytanie grzech. I dzieci, bardzo was proszę, nie chwilcie sobie, że grzechów nie ma. Nie mówcie, że nie ma grzechu. Nie obawiajcie się, że ktoś będzie mówił, że jesteście nie z tego świata, nie dzisiejsi, że nie lecicie z postępem, z modą, że nie nadążacie, że jesteście 100 lat za murzynami, nie wiadomo co jeszcze. Aniołki, jest grzech. No popatrzcie na ten świat, naprawdę nie ma. No jest grzech, no jedźcie, no popytajcie tu tych chłopaków, którzy są w tym domu. Przyjedźcie do dziewczyny do was. Nie ma grzechu. A ty tak naprawdę się czujesz wolny od grzechu? I próba, proszę was, wyjścia. I znalazł człowiek na to sposób dziś. Tym sposobem są różnego rodzaju terapie. Różnego rodzaju. Szczególnie te wszystkie terapie, które przychodzą ze wschodu. Z dalekiego wschodu. Różnego rodzaju medytacje. Energię. Łapanie świata. To jest o co to chodzi? To chodzi o to, by wyzwolić siebie. Na pewno? Czy takie wyzwolenie w ogóle istnieje? Na ile? Jest, dzieci. Jest metoda wyjścia z grzechu. I tą metodą jest miłość. I to jest miłość Boga do człowieka. To jest ta metoda, która się dzisiaj objawia w Ewangelii. Maryja, pełna Boga, Matka Boga, dzieli się Bogiem z Elżbietą. Maryja, która ma w sobie już świadomość, w swoim umyśle, psychice, kim jest, ta świadomość się realizuje bardzo dokładnie w poczętym Bogu w niej, szuka spotkania. Spotyka się. Następuje spotkanie jakie? Matek można, ale na pewno tak było. Dzieci dopiero co poczętych też. Ale następuje spotkanie znacznie mocniejsze aniołki. Tu następuje spotkanie piekła z niebem. Następuje łącznik. Tak Bóg umiłował, to będzie jutro, że zesłał Jezusa. Dzisiaj pozostajemy na etapie jest grzech. Istnieje grzech, który mnie cholernie niszczy. Niszczy moje wnętrze, niszczy moją relację z Bogiem. Zniszczona relacja z Bogiem, niszczy relację z człowiekiem. Jest grzech o tyle wredniejszy, że mnie usprawiedliwia. O tyle paskudny, że nie pokazuje zła tego grzechu. Słuchajcie, no prosta sprawa. Czy wierzycie jeszcze w takie bzdury, że można bezkarnie śpać?
i się nie wejdzie coraz bardziej, bardziej w narkotyk? Wierzycie w to? Coś źle robicie. Wybijcie sobie z głowy, raz na zawsze. Czy wierzycie w to? Jeżeli ktoś układa swoje życie na zasadzie, będzie przekręcał, przekłamywał, uciekał, nigdy nie weźmie rzeczywistości twarzą w twarz, że on się kiedyś nauczy tego robić? Że on się kiedyś nauczy być człowiekiem mocnym i twardym? Powiedzieć nie? A jeżeli ktoś już dzisiaj oszukuje, szczególnie myślę w relacjach człowieka blisko siebie, miłość, nie kocha, krzyczy kocha, nie kocha, albo widzi jakiś cel swojej miłostki, jak wy to nazywacie? Czym to jest? Jak się czujecie z tym? Czy naprawdę to przynosi szczęście? A zaraz sobie zauważ, twój bunt, mocny, wściekły bunt, przeciwko różnym sytuacjom. A ja pomyślę o tej jednej. Na przykład twój bunt przeciwko Panu Bogu. Na pewno tak istnieje. Czy to nie jest grzech? Aniołeczki, spróbujcie sobie dzisiaj pomyśleć tak. Czy chcecie, bo potraficie, na pewno potraficie, przyjąć świadomość grzechu. Uczciwie. Istnieje, jest. Relacja grzechu, która przynosi dokładną śmierć. I to jest cały ból. Dla Boga, ten, kto od Niego odchodzi, ten, kto żyje w grzechu śmiertelnym, ten jest trupem. Dla Boga, ci, którzy się z Nim nie spotkają w domu Ojca, w niebie, jest trupem. Aniołki, to jest wściekle trudne myślenie. To, co ja dzisiaj mówię. Trzeba przełamać barierę rzeczywistości, która nas otacza. Lekkości grzechu, lekceważenia grzechu. Często nawet bym powiedział, nagradzania grzechu wręcz. Wchodzenie. Trzeba to przełamać, dzieci, no trzeba wreszcie stanąć twardo na nogach, na tej ziemi i sobie powiedzieć, kto ty jesteś. Mam na koniec taką propozycję. Znowu mam testament Zabrasińskiego. Największą przeszkodą w naszym dążeniu do Boga jest brak światła. Oznacza to, że brak nam światła i poznania samej siebie i swojej sytuacji. Że jednak brak nam poznania prawdy o sobie i rozpoznania tego, co Pan mamy czynić, aby wypełnić wolę Boga. Czy to jest prawda? Najgłupszym człowiekiem jest ten, który nie zna siebie. Najbardziej pysznym człowiekiem jest ten, który mówi, ja znam siebie. Normalnym człowiekiem jest ten, który odczytuje siebie w świetle, tak jak pisze Blachnicki. W świetle Boga. Aniołki, jesteście zbyt cenni, my wszyscy jesteśmy zbyt cenni, żeby nas oświeciła wiedza ludzka. Jesteśmy zbyt mocno wewnętrznie skomplikowani, żeby nas odszyfrował psycholog, pedagog, wróżka, czy jakakolwiek inna sytuacja sztuk wschodnich. Naprawdę. Jesteśmy tak bardzo mocno skomplikowani, że aż prości jak dziecko. Tak bardzo nas Bóg kochał. I tak bardzo grzech zadaje nam ranę śmierci. Tak bardzo. Tak bardzo byśmy chcieli grzech włożyć w przedział bajek, przedział skutków. Ale nie szukamy istoty, że grzech mnie uśmierci. Słuchajcie, gdybym miał argumenty inne niż argumenty wiary, rzeczowa, żeby was o tym przekonać, naprawdę sam się myślę o to zdrowie. Wiecie dlaczego? Bo po prostu nie jest teraz was dokładnie żal. Dosłownie jest teraz żal. Ja naprawdę wiem, co może być za kilka lat. I to nie jest jakaś wiedza proroka, czy jakaś tam jest zabrana. Po prostu jest to doświadczenie życia, które każdy z nas nabędzie. Im się dłużej żyje na świecie, tym ma się więcej doświadczenia.
Ja dokładnie wiem, co znaczy to grozi. Dokładnie wiem, co grozi, gdy sobie ktoś nie postawi celów w życiu, granic w życiu, gdy żyje z dnia na dzień, nie myśli, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Gdy żyje w sytuacji bez prawa pokładzonego, nie oczeka siebie. Nie wiem, może czekaliście, że jak dzisiaj zacznę mówić o grzechu, to wam wymienię mnóstwo sytuacji grzesznych, przykładów grzesznych, bólu, jaki grzech niesie. Aniołki, to sobie sami zrobicie. Wystarczy się popatrzeć na siebie, na otaczających ludzi i już dokładnie to wszystko sobie pozbieracie. Ale ja chcę wam powiedzieć tak. Nie umierajcie. Nie umierajcie tu na ziemi. Chcę wam powiedzieć, nie dajcie się zabić. Nie bądźcie trupami łażącymi. Bądźcie żywymi, silnymi ludźmi. Nie uczcie się, że jakikolwiek grzech przyniesie szczęście. Jakiekolwiek zło. A kto może nas skrzesić? Tylko Bóg, ale o tym jutro.